Witajcie w kolejnym odcinku. Jestem kiepski w Dark Souls 2 Seeker of Fire. Wykonamy teraz drugie podejście na Wolsztada. Za pierwszym razem poszło nie najgorzej, jeśli nie liczyć tego, że zginąłem. Ale przecież to detal. Teraz może pójść trochę lepiej, zwłaszcza, że będę próbował przywalić mu magiczną buławą, bo wydaje mi się, że cios czymś takim właśnie tempo krawędziaste. Nie, to nie jest tempo krawędziaste. Czymś takim chyba jest wyjątkowo dotkliwy dla Wolsztada. Poza tym ta buława jest magiczna, on nie lubi magii. Istnieje szansa, że może mu to trochę zaszkodzić. Ogień? Nie wiem, nie jestem pewien. Możliwe, że wcale nie. No ale nie zaszkodzi go mieć, prawda? Jeśli mu to zaszkodzi, choć w niewielkim stopniu, to już jest plus dla mnie. Dobra, szybko spieprzam. Wygląda na to, że droga do bossa teraz jest całkiem łatwa, bo ominąć tych głupków to jest absolutnie żadne osiągnięcie. Ktoś zadzwoni w dzwon zaraz i ci magowie się pojawią, no ale ja mam ich w dupie, ponieważ biegnę na skróty. Dobra, tak, to bardzo łatwa droga. Wow! Nieźle! Stary! Ty nie lubisz ognia! I to jak? Au! Cóż, ja nie lubię dostawać tym prosto w twarz. Może się jakoś dogadamy. Wow! Au, 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 au. Cholera, chyba znowu odwalecie tego. Au! Ach, szajsa. A co powiesz na to? Au! Cholera jasna. O, rany, nie idzie wcale świetnie. Dobra. Teraz spokojnie. O nie! O nie! Nie! Wow, udało się. Au! Dobra, kochany. Au! Tylko nie to. Nie, proszę cię, nie! Nie rób tego! Au! Au! Dobra. Jezu, on jest naprawdę tak odporny? Ta magia daje mu odporność na ciosy? Au! Dlaczego nigdy tego nie zauważyłem? Ale nie na ogień. O cholera. Oj, Wolsztad, Wolsztad. You're such a funny fucker. Hmm.
nie idzie bardzo dobrze, ale... Ale mogło być gorzej. Może zróbmy coś takiego. Będę miał 20 fireboli. Co prawda niezbyt mocnych, ale przynajmniej będzie ich 20. Może psychicznie poczuję się z tym pewniej. Nawet jeśli nie da mi to rzeczywistej, takiej naprawdę ogromnej korzyści w walce, to przynajmniej będę się cieszył, że mam aż 20 fireboli. O, prawie mnie ciapnęli, nieźle. Nieźle, znaczy no nieźle dla nich. Czy warsztat sprawił takie wrażenie, jakby strasznie go bolało obrywanie magiczną buławą w porównaniu z tamtą kolczastą pałką? Nie jestem pewien. Au! Zaraz zginę, ja pierdzielę. Właśnie chciałem powiedzieć, to cud, że nie zginąłem i właśnie w tym momencie zginąłem. I głównie dlatego tego nie powiedziałem. No cóż, warsztat sprawia teraz takie wrażenie, jak gdyby był tak trudny, jak powinien być. Normalnie. Czy podoba mi się to jego strzelanie błyskawicami? Naprawdę nie jestem pewien. Czy to jest jakoś lore friendly, żeby warsztat używał błyskawic, a nie tej swojej czarnej magii? Cholera. No dobrze. Wow. I już prawie zginąłem. Super. Do mnie, stary. Au! A! Cholera, za wcześnie. Zabiję mnie. Zabiję mnie. Nieźle, nieźle. Podwójny unik. Au! O! Fajnie. Au, au. O, przeżyłem tylko dlatego, że on postanowił wykonać ten trzeci cios w swoim combo. Dobra. Cholera. Dlaczego on dostaje takie tragiczne obrażenia? Au! Cholera jasna. Au! Au! Ho, ho.
Czy mu to przejdzie po jakimś czasie? Och Boże, znowu. Przeżyłem tylko dlatego, że wykonał combo z trzech ciosów. O Boże, znowu to samo. Wow! Nieźle. Cholera, kamera mnie wykiwała. Popularna wymówka w Dark Souls, no nie? O, teraz to nie była wina kamery, zdecydowanie. No Boże, on znowu to robi. Nie! Au. Cholera, czy mu to nie przejdzie? Ten jego specjalny magiczny efekt. Jezu! Można się schować za nim, to cenna wiadomość. Kurczę, chybiłem. Nawet nie wiedziałem, że można chybić fireballem. Au! Jezus Maria! O! Kurde balas. No dobra, spróbuję jeszcze parę razy. Jeśli się nie uda, to chyba trzeba będzie wezwać tego całego Agdeina. Co to był za pierścień, co chciałem założyć? Pierścień odnawiania, o! Super, to się może przydać. To się może przydać. To zadaje 379. Włócznia... 335. To... Dlaczego mi się wydawało, że włócznia zadaje większe obrażenia? Nie mam pojęcia. No dobra, spróbujmy tego. To pewnie zły pomysł, ale... Cóż, jestem pełen złych pomysłów. Ciekawe, czy jak pobiegnę prawą stroną, to coś zmieni. Pewnie nie. Dobra. Wybiegłem trochę za wcześnie zza tych kolumn. Nie wiem, czy zadaje większe obrażenia. Chyba nie, ale... Katana jest szybsza? Au! Au! Cholera, byłem taki pewien, że się uda.
Ja pierdzielę! Prawie wcale nie przyjmuję obrażeń. Za to ja przyjmuję aż miło. Aaaa! Najgorszy unik w historii. No, ten był lepszy. Wygląda na to, że ten pierścień wcale nie był takim dobrym pomysłem, bo strasznie szybko się psuje. A cholera. No i Velsztat zabił mi klina. Katana jest do dupy, to można stwierdzić bez żadnych wątpliwości. Włócznia. No dobra, spróbujmy włóczni. Idzie naprawdę słabo. Czy rzeczywiście ta buława zadawała mu największe obrażenia? Przestałem jej używać, bo zadawała słabe. No ale może słabe i tak były największe. Jeżeli porównać jej działanie z tym, czego używałem później. Może po prostu muszę się pogodzić, że słabe obrażenia w tej walce to i tak dużo. Dobra. No, nie zaatakowali mnie. Ciekawe. Idzie tragicznie. Jak na razie chyba najgorsze podejście. Au! O Boże, cudem uniknąłem tego trzeciego ciosu. O cholera, muszę się wyleczyć, muszę się wyleczyć. Nieźle. Źle. Dobra, dobra. Nigdy nie widziałem, żeby on tak wolno chodził. Hmm.
Cholera jasna. Już po mnie. Au! Świetne zajście od tyłu. No tak, bo stanąć przed kimś to jest moja wizja czegoś takiego jak zajście od tyłu. Idzie tragicznie, cóż mogę powiedzieć. Dobra. Pora na Dana. A ja wrócę do magicznej buławy, bo jednak wydaje mi się, że działa najlepiej. Czy może raczej w tym przypadku najmniej kiepsko. Tak jest, wzywamy Agdeina. No i cóż, będę musiał się pogodzić z tym, jeśli nam się uda go pokonać. Jeśli, że tym razem nie zrobię tego w pojedynkę, tak jak zazwyczaj. Kto to mi pomógł? W jakiejś poprzedniej walce. Okej. Okay. Strażnik grobów Agdein. Tylko przydaj się na coś, kochany, bo nie chciałbym zmarnować człowieczeństwa. Nie robi. On mu nic nie robi. Zaraz zginę. Czarna magia mu nic nie robi. A, cholera. Nie mogę wymierzyć tych uników. O! Stracił równowagę. Nieźle. Cholera, Agdeń już zaraz odwalił kitę. Dzięki, stary. Nie przydał się zupełnie. Kosztował mnie jedno człowieczeństwo. Wow! Ach! W mordę kopany. Ach, dobra. Dobra. Idzie niewyobrażalnie kiepsko. Dobra. No to już po mnie.
Boże święty! Jaki on jest silny! Nawet nie mam kiedy zadać mu ciosu. Jak na razie z trudem udaje mi się po prostu przeżyć jego ataki i tyle. Wow, udało się. Tak, 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 tak. Ow, fuck. Dobra. Cholera. Ah, fuck. Cholera jasna, już prawie 30 minut. A ja dalej nie robię żadnych postępów. To spróbujemy tak. Odpuszczę sobie piromancję. Buława w dwie ręce. Tarcza... Tarcza to głupi pomysł w tym miejscu. I zapodajemy jeszcze raz. Na pewno bez Agdeina, bo nie chce mi się zużywać kolejnego człowieczeństwa, a on... jest naprawdę straszną ciotą w tej walce. Jest kompletnie nieprzydatny. Super. Dobra, jakoś idzie. Nieźle. To jest ten podwójny cios. Au! Zaraz mnie zabije. Wow, nieźle. Au. Jak na razie jest nieźle. Dobra.
Dobra, nie jest tak źle. Wow. Au, au, au. Super, super. Nie jest super. Cholera jasna. Tak niewiele brakowało. Szło naprawdę nieźle. Szło naprawdę nieźle. No dobra. Spróbuję jeszcze raz. Uda się, nie uda. Odcinek kończy się w tym miejscu. A, no i ta buława nie jest nawet upgrade'owana do końca, no tak, bo przecież mam te dwie sztaby tytanitu, których nie wykorzystałem. Mógłbym wykorzystać jedną z nich na tę buławę, po to, żeby zacząć zadawać mu jakieś komicznie większe obrażenia, co pewnie na nic by nie wpłynęło za bardzo, ale może. Może byłaby to ta odrobina przewagi. Wow! Super, naprawdę świetnie. Ja pierdzielę, co za gówno. Dobra, to już tak. Jezus Maria, chybiam za każdym razem. Trochę irytujące się to robi. Boże święty. Trochę męczące się to staje. Dobra. Dobra. Kilka darmowych ciosów. Nie, nie zajdę go od tyłu. Wow, super. Nieźle, nieźle, naprawdę nieźle. A? A! Udało się tego uniknąć jakim cudem. Ale już tego nie. Wow! Nieźle, władowałem mu kilka darmowych ciosów.
i zdążyłem odskoczyć. O! Ale nie teraz. Wow, to było niezłe. Ha! Wow, 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 wow. Teraz zginę. Nie zginąłem. Cholera. Jak mogłem chybić? Teraz mnie wykończy. Wow. Nieźle. Kurwa mać. No dobra. Nie ma sensu tego przedłużać. Dziękuję wam za oglądanie kolejnego pasjonującego odcinka. Jestem kiepski w Dark Souls 2 Seeker of Fire i do zobaczenia następnym razem, kiedy być może wreszcie uda mi się pokonać tego cholernego Wellsztada.